musimy wziąć pod uwagę dwie okoliczności. Po pierwsze, nie każdy kleszcz jest zarażony boreliozą. 10 lat temu były prowadzone badania w Niemczech, w lasach szwarwalskich i się okazało, że na 1000 kleszczy 10% było zarażonych krętkiem boreliozy. Obecne badania wskazują, że jest tendencja wzrostowa, to znaczy coraz więcej kleszczy, mówi się o 30% kleszczy, które są zarażone boreliozą. To jest jedna okoliczność, którą musimy wziąć pod uwagę, czyli nie każde ukłucie kleszcza może powodować od razu zarażenie się boreliozą. Druga okoliczność jest taka, że kleszcz musi przebywać w skórze, jedni uważają, co najmniej 24 godziny, żeby doszło do zarażenia boreliozą, inni podają, że już wystarczy krótszy okres czasu, kilkanaście godzin. Zakażenie różnymi drobnoustrojami przenoszonymi przez kleszcze, czy babesiozą, bartonelozą, czy boreliozą, może mieć postać piorunującą, bardzo szybko, na przykład mogą się rozprzestrzeniać krętki mózgowe. Są badania pokazujące, że już 12 godzin od momentu wstrzyknięcia nam przez kleszcza krętka boreliozy bakterię ową znajdowano w płynie mózgorodzeniowym. Ale jednak u większości osób te zakażenia mają formę przewlekłą, to znaczy mają formę utajoną i po kilku tygodniach, miesiącach, a niekiedy latach ta forma utajona rozwija się w pełnoobjawową formę zakażenia wielonarządowego, na przypadku boreliozy, a w przypadku babesiozy również to zakażenie może być i w formie utajonej, i w formie ostrej, z ciężkimi objawami, z ciężką niedokrwistością, z gorączką i kończyć się zgonem.